Witajcie kochani, nazywam się tarocista Adrian, jestem specjalistą od kart tarota, jestem specjalistą od kart klasycznych, zajmuję się także dla Was numerologią i wykonuję różnego rodzaju zabiegi energetyczne oraz rytuały, a dzisiaj będę miał przyjemność zaprezentować dla Was horoskop dla poszczególnych trygonów znaków zodiaku na wrzesień, czyli otrzymacie ode mnie rady, wskazówki, ostrzeżenia, sugestie i podpowiedzi. Pierwszym trygonem jest trygon ognia, do którego zaliczają się znaki lew, baran i strzelec. I już właśnie sprawdzam, co te znaki zodiaku czeka we wrześniu, na co powinny zwrócić uwagę. Także już się przyglądam. Więc tak, osoby spod tych znaków zodiaku przede wszystkim powinny dokładnie czytać wszystkie ulotki, wszystkie pisma, które otrzymują, ponieważ coś możecie przeoczyć, co będzie napisane drobnym druczkiem. A niestety będzie to dosyć istotny szczegół, który może zaważyć na podjęciu jakichś ważnych decyzji. Osoby spod tych znaków zodiaku będą również świadkami dosyć takiej niecodziennej sytuacji, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Będzie to miało miejsce mniej więcej w pierwszej połowie września, natomiast sytuacja będzie dość kłopotliwa, więc osobiście sugerowałbym nie angażować się, bo tutaj wychodzi jakaś taka dziwna sytuacja na zasadzie dyskusji pyskówki. Przed Wami, moi drodzy, wrzesień upłynie jako miesiąc dość dobry, jeśli chodzi o podróżowanie, jeśli chodzi o przemieszczanie się, natomiast niestety musicie spodziewać się konfliktu z bardzo bliską osobą z rodziny. Wrzesień będzie dla Was dobrym czasem na wszelkiego rodzaju zabiegi upiększające, szczególnie jeśli chodzi o zabiegi na skórę, włosy i paznokcie, natomiast również na takie bardziej inwazyjne zabiegi stomatologiczne. Szczególnie również powinniście zwrócić uwagę na swoje górne drogi oddechowe, mam przede wszystkim na myśli struny głosowe, ale także warto, żebyście zatroszczyli się trochę o swoje finanse, bo wrzesień będzie pełnym miesiącem, pełen niespodziewanych, nieprzewidzianych wydatków. Także bardzo ważne jest to, żebyście nie chwytali po szybki pieniądz, po szybkie jakieś takie pożyczki, bo niestety możecie bardzo łatwo wpędzić się w pętlę zadłużenia. To tyle, jeśli chodzi o trygon ognia. Teraz przejdziemy do trygonu wody. Do wody zaliczamy znaki rak, ryby i skorpion, także już sprawdzam, co u tych osób się wydarzy, czyli rak, ryby i skorpion, czyli trygon wody, co wrzesień przyniesie. Drodzy moi Państwo spod trygonu wody, dla Was wrzesień upłynie jako taki czas przemyśleń, refleksji, szczególnie na temat swojego życia osobistego. Dla osób samotnych no, nie będzie to zbyt dobry miesiąc, szczególnie jeśli liczycie na jakiś poważniejszy związek. Osoby w związkach natomiast będą czuć się zaniedbywane, niedopieszczone i niestety również jakieś takie nie do końca fajne sytuacje będą miały miejsce, jeśli chodzi o nowo poznane osoby. Bardzo dobry czas z kolei dla Was, jeśli chodzi o pracę i finanse. Dużo się będzie działo, dużo pracy, natomiast sporo też stresów związanych z pracą, przez to gdzieś ten sen może być u Was trochę gorszy, natomiast finansowo wrzesień będzie dla Was naprawdę bardzo dobrym miesiącem, więc tutaj nie ma co się gorączkować. Tutaj mam również taką informację, że wrzesień dla Was, jeżeli czekacie na wyjaśnienie jakiejś sprawy, na pomyślne jakieś takie decyzje dotyczące właśnie finansów, bądźcie cierpliwi, bo decyzja będzie dobra, przyjdzie dla Was dobra informacja. Jeżeli chodzi u Was o kwestie zdrowotne, trochę możecie narzekać na bóle pleców, na bóle stawów, również nie możecie się jakoś zbytnio forsować i niestety mam u Was pokazane jakieś takie problemy z układem trawiennym, jak również z układem pokarmowym. Karty również zwracają uwagę, że właśnie dla osób spod trygonu ognia bardzo ważna będzie zdrowa dieta, unikanie soli i cukru. Przejdziemy teraz do kolejnego trygonu, jakim jest trygon Ziemi. Do trygonu Ziemi zaliczamy znaki panna, byk i koziorożec, więc już zerkniemy, co czeka osoby z trygonu Ziemi, czyli panna, byk i koziorożec. Zobaczmy, co tutaj mamy. No, drodzy Państwo, dla Was to w ogóle będzie
Miesiąc rewelacyjny. Miesiąc rewelacyjny przede wszystkim, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, o poznawanie nowych ludzi. Widać takie nowe otwarcie, nowe wyjście na świat. Osoby samotne z łatwością przyciągną do swojego życia nowe znajomości. Natomiast osoby, które są w związkach, bądź też w takich nieokreślonych relacjach, to spodziewajcie się, moi drodzy, takich poważnych, odważnych decyzji i stabilizacji. Jeśli chodzi o pracę, radziłbym zwracać uwagę na drobiazgi i na szczegóły. Mocno będziecie obserwowani i mocno tutaj będą wobec Was wyciągane, jeżeli coś zrobicie źle, oczywiście konsekwencje. Także sugerowałbym drobiazgowość i dokładne śledzenie efektów swojej pracy. I właśnie nie dajcie sobie też wmówić rzeczy, których nie robiliście, bo też takie sytuacje będą miały miejsce. Finansowo dość stabilnie, dość bezpiecznie, jeżeli planujesz coś zakupić na raty, bądź wziąć jakiś większy kredyt. Wrzesień będzie dobrym czasem na podjęcie tego typu decyzji. Natomiast mam tutaj informację, że warto w tej kwestii poradzić się specjalisty. W sprawach zdrowotnych trochę będziecie narzekać na ramiona, będziecie narzekać na stopy, drodzy moi państwo, jak również coś takiego nie do końca pomyślnego może wyjść w badaniach krwi. Także dbajcie o siebie, pilnujcie, bo niestety również wrzesień to będzie czas takich dolegliwości bólowych, jeśli chodzi o sprawy stomatologiczne. I to nie będą przyjemne dolegliwości, także warto na to koniecznie zwrócić, moi drodzy, uwagę. I jeszcze jedna ważna rzecz dla osób z trygonu Ziemi. Pilnujcie swoich wartościowych rzeczy, domykajcie drzwi w domach, bo niestety pod koniec września jakaś taka sytuacja nieprzyjemna związana z kradzieżą bądź rabunkiem może mieć u Was miejsce. Także lepiej dmuchać na zimne zawczasu. I ostatnim trygonem, jaki jest tutaj u nas w zodiaku, to trygon powietrza, do którego zaliczają się bliźnięta, wodnik i waga. Także już sprawdzimy, co z kolei czeka osoby spod tych znaków zodiaku we wrześniu. Już sprawdzamy. Jeżeli chodzi o osoby z trygonu powietrza. Drodzy Państwo, dla Was będzie dobry czas, szczególnie jeśli myślicie o rozpoczynaniu własnej działalności, o jakichś nowych inicjatywach. Jeżeli chcesz na przykład poprosić szefa o podwyżkę, chcesz porozmawiać na temat swojego rozwoju zawodowego, to naprawdę wrzesień będzie genialnym czasem. Finansowo dość spokojnie, dość bezpiecznie, natomiast również widać tutaj u osobach z trygonu powietrza jakieś takie drobne szaleństwa zakupowe, na które będziecie sobie mogli pozwolić. W Waszym otoczeniu uważajcie na kobietę o ciemnych włosach, kobietę, która nie tak dawno została matką, bo niestety może sporo w Waszym życiu problemów narobić, również tych natury finansowej. Jeśli chodzi o Wasze relacje uczuciowe, relacje osobiste, mocny krok do przodu, mocne nowe znajomości są tutaj przy Was pokazane. Natomiast jeżeli chodzi o stabilizację osób, które gdzieś tam są w jakichś takich świeżych relacjach, to jeszcze nie ten miesiąc. Natomiast osoby z trygonu powietrza, które są już w związkach, to dla Was bardzo dobra informacja, bo Wasze związki będą przechodziły, że tak to nazwę, drugą młodość, drugie nowe życie. Zdrowotnie przede wszystkim wszelkiego rodzaju urazy mechaniczne, czyli jakieś takie tutaj otarcia, skaleczenia i tym podobne, jak również stany zapalne w organizmie, bo niestety wrzesień będzie dla Was takim dosyć kiepskawym miesiącem, jeśli chodzi o zdrowie. Również możecie czuć jakieś takie osłabienie i brak takiej energii do działania. Dlatego jeżeli coś takiego się zadzieje, warto wyjść na świeże powietrze, pospacerować i pijcie przede wszystkim bardzo dużo wody, bo na szczęście nic takiego poważnego, zagrażającego u Was nie widać. Natomiast drobne przyjemności, myślę, jak najbardziej warto sobie sprawiać. To wszystko, moi drodzy, co przygotowałem dla Was. Bardzo dziękuję za wysłuchanie horoskopu i oczywiście zapraszam na kolejne horoskopy, które również będę dla Was publikował. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia.